A dzisiaj na bogato nadajemy z lasu bezpośrednio. Jesteśmy w okolicach Starej Karczmy, ale o tym będzie dalej, a może w następnym odcinku. W tym odcinku będzie o słuchawkach, które mam na uszach w tej chwili. Zdejmę sobie kapelutek. Te słuchawki to są słuchawki indukcyjne i one działają w ten sposób, że są przyłożone do kości, jak widzicie. Małe, lekkie, nie przeszkadzają, bluetoothowe, może nie są najszybsze. Natomiast dzięki tym słuchawkom słyszę to, co dzieje się naokoło, a słyszę w środku głowy, w środku w uchu, słyszę idealnie dźwięk urządzenia. To jest duża zaleta, dlatego że jeżeli założymy pełne słuchawki, to jesteśmy kompletnie odcięci i czasami z 3-4 metrów nie możemy się skomunikować z drugą osobą. Trzeba zdejmować te słuchawki, to jest niewygodne, one zupełnie odcinają. Trzeba mieć takie słuchawki, które jak najmniej izolują, z drugiej strony pozwalają na słuchanie takich rzeczy. Można odebrać rozmowę telefoniczną, jest przycisk z boku, także jeśli ktoś dzwoni, te słuchawki są sparowane także z urządzeniem takim jak telefon. Firma Minelab w swoich urządzeniach dała możliwość podpinania takich słuchawek bluetoothowych. Są ich własne słuchawki typu Wi-Fi. I teraz jaka jest różnica? Są trzy rodzaje słuchawek. Mamy ten nadajnik WM8 czy WM11, WM8 bodajże. 10 milisekund opóźnienie, czyli praktycznie brak opóźnienia. Mamy szybkie low latency, czyli bardzo szybkie bluetoothowe słuchawki, takie, które oni dają też w zestawach i są dostępne na rynku. One mają około 70 milisekund opóźnienia i 100 milisekund opóźnienia mają zwykłe bluetoothowe słuchawki. To jest Bluetooth 5.0. Ja myślę, że te są jednak zwykłe. Jeśli chodzi o las, to zupełnie to wystarczy. Jeśli chodzi o ludzi, którzy szybko przemachują i chodzą po śmietniku, to już może być niewygodne. Natomiast to rozwiązanie, powiedziałem, mam wolne uszy, mogę teraz z Mariuszem rozmawiać. Tego nie dostaniecie. Oczywiście takie słuchawki zaczynają się od 250-350 zł w górę, no więc jest to cena ogólnie niedostępna dla większości ludzi. Mam tą świadomość, że to nie jest wygodne po prostu finansowo. Natomiast te słuchawki nic nie ważą. Akurat to jest model Aftershock, ale tam są różne modele tych słuchawek. Ładowany ze złącza USB jest złącze magnetyczne w tym miejscu. Te słuchawki tak naprawdę nie ważą nic, a bateria w tych słuchawkach podobno, tak deklaruje producent, to jest akurat nowy model, bo stary mi się po prostu rozpadł, miałem wiele lat. Bateria w tych słuchawkach starcza na jakieś 8 godzin, więc do wykrywacza jak znalazł. Widzicie, tutaj macie płaską powierzchnię, tu macie przycisk odbierania, nie z prawej, nie z lewej. Jest też mikrofon, więc można przez te słuchawki normalnie rozmawiać, jeśli odbieracie rozmowę. Dobre jest to, bo słyszę wszystko, co się po prostu znajduje dookoła, wszystkie dźwięki. Radzę sobie z tym, mogę się rozglądać i to jest duży plus. Także zaczynamy. Następny jest odcinek o Starej Karczmie. W tym były słuchawki. Kto sobie ceni komfort, ma jakieś finanse, żeby w to zainwestować, no to i będzie używał urządzenia, które na to pozwala, no to myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż w pełni zamykające uszy słuchawki. Oczywiście można sobie kupić słuchawki, które częściowo izolują. Można sobie kupić na kablu. To jest już kwestia wyboru własnego. Jeśli Wam to pasowało, subskrybujcie pod tym filmem, piszcie, czy używacie takich słuchawek indukcyjnych. Ja jeszcze podpowiem dla ludzi, którzy chcieliby mieć takie słuchawki i korzystać do wykrywacza, bo to jest naprawdę bajka. Super. Słyszę, mogę rozmawiać, a słyszę idealnie w środku dźwięki, one nie są przytłumione. Takie słuchawki można kupić w Demobilu. To są słuchawki wojskowe dla operatorów wojskowych, dla żołnierzy, które mieszczą się pod hełmem po prostu i żołnierz jest w stanie słyszeć komendy, a bezpośrednio słyszy z radia też komendy w środku po prostu w uszach. Także takie wojskowe słuchawki z Demobilu, czy amerykańskiego, czy polskiego, na pewno można kupić. To są indukcyjne. Ja nie lubię słuchawek, które są w uszach akurat. One są tutaj przy kościach i bezpośrednio jest takie dziwne wrażenie, że dźwięk macie w środku. Także zaczynamy. W tym odcinku to wszystko. Następne za chwilę.